Kuleczko! Z tej strony... Ostatnio coraz większą popularność zyskuje gra Symulator Supermarketu. No niestety ta gra jest płatna, a komu w dzisiejszych czasach chce się wydawać pieniądze na grę? Dlatego dzisiaj sprawdzę alternatywną, darmową wersję w Roblox. Jak coś, to link do gry zostawiam wam w opisie filmu, a teraz zaczynamy. Co? Panda Pedro mnie tutaj będzie instruowała, jak mam prowadzić swój supermarket? Hello, Werka Aferka, welcome to my supermarket, let me show you around. No dobrze, dobrze, czy to będzie gra po angielsku? No dobrze, musimy najpierw zbudować kilka miejsc parkingowych, żeby w ogóle mieć jakichkolwiek klientów, no bo kto przyjdzie na pieszo na zakupy, nie? Każdy samochodem podjeżdża po zakupy. No dobrze, Panda Pedro, już idę. Muszę najpierw wybrać jakiś parking space. No dobrze, tutaj mam coś zbudować, a ja myślałam, że ja się zajmę supermarketem, a nie miejscami parkingowymi. To mój samochód firmowy? Nie, to klientka chyba przyszła, no dobrze. I co, bierze wózek i idzie do mojego sklepu. Jak mój sklep w ogóle się nazywa? Werka Aferka Supermarket! No kto by się spodziewał? Ja bym nazywała ten sklep... nie wiem jak. Napiszcie w komentarzu, jak byście nazwali mój sklep, a na razie idziemy tutaj ją obsłużyć. Co ona chce? Mleko kupić. Ale ja nie mam mleka jeszcze. A, muszę podejść tutaj do kartonów, wziąć mleko i wyłożyć jej na półki. No dobrze, pani tutaj chce kupić mleko. A czemu pani ma takie czerwone oczy? Pani jest wampirem? No dobra, kupuj to mleko. A, ono się tutaj ładuje. Panda Pedro, zasłaniasz mi tutaj, nic nie widać. No dobra, patrzcie, tutaj się wykłada mleko samo z siebie. O, zadowolona chyba jest. Wzięła pani bez laktozy czy z laktozą? A, musimy teraz zbudować na kasę. No tak, no bo jak ją skasujemy? Przecież nie weźmie sobie za darmo. Tutaj gdzie tą kasę postawimy? O, ja ją mogę odwracać! Patrzcie, jaka karuzela! Dobra, na razie tą kasę może postawimy gdzieś tutaj. Tylko tak, o, w taką stronę. I co, ja panią muszę skasować tutaj? Dobra, za to mleko będzie 5 zł. Nasz sklep jest bardzo drogi, bardzo duża inflacja, więc poproszę 5 zł za mleko. Trzeba zarobić w końcu, nie? 16 dolarów? A to chyba z napiwkiem, pani! No dobra, pani wampirzyco, do widzenia, dziękujemy za zakupy, zapraszamy ponownie. I co teraz, mam odprowadzić w ogóle ją do drzwi? Jakich drzwi? A, tych drzwi. I co, odjedzie? Czy to auto już tutaj tak zostanie? A nie, znikło, dobra, nieważne. A jak stanę tutaj, to się zrespi kolejne, ja będę w aucie. It was perfect, looks like the first customer was very satisfied. Panda Pedro bardzo potrafi w angielski. Co? Ej, zaczęło się... O! Dobra, kolejne auto się zrespiło. Jakiś tutaj, nie wiem, Volkswagen, das Auto, niebieskie. I co teraz muszę zrobić? Czekajcie, bo tutaj mnie gdzieś kieruje. A, muszę wózki przełożyć tutaj, bo ona nie ma jak wejść tutaj do mojego sklepu bez wózka. Naprawdę nie możesz wziąć mleka w rękę? Musisz koniecznie do tego wózek mieć? Co z tymi klientami jest nie tak? A, i tutaj będziemy musieli brać stąd koszyki i uzupełniać tutaj, no bo klienci się tutaj będą respić i będą czekali na wózek, nie? No, logiczne. Ja zawsze staram się nie brać ani wózka, ani koszyka, wszystko wiecie, tak biorę do ręki. Chyba że idę naprawdę na jakieś duże zakupy, no to wtedy wezmę ten koszytek. I co teraz? A ona potrzebuje pomocy. Musimy jej pomóc. A pani też wampirem jest? Czemu ma pani takie czerwone oczy? Matko jedyna! Wy wszystkie jakieś wampirzyce jesteście chyba. I potrzebujecie dużo mleka. No dobra, musimy ją teraz znowu skasować. Tym razem... A gdzie ty idziesz? Halo? Tutaj jest kasa! Co ty robisz? Panda Pedro mi coś pokazuje. A, że mogę tutaj rozbudowywać mój sklep i jest jakiś Decentral Store i tam mogę kupować nowe jakieś regały i tak dalej. No dobra, a mogę coś... Carrot stand, czyli marchewki będę mogła teraz sprzedawać. O, tutaj mamy szyld, że tutaj są warzywka i owoce, więc tutaj postawimy nasze marchewki. New customer, królik wielkanocny, ale jaja. No dobra, i idziemy wyłożyć szybko towar. To może nam ten królik przyjdzie. No panda, już skończ ten samouczek, ja już sobie poradzę tutaj. Tak, uzupełnię te marchewki, no o. 9 sekund zajmuje rozłożenie marchewek. A ta pani się zacięła, przepraszam bardzo? Chodź do kasy, skasuję cię. Tym razem za mleko zapłacisz 30 zł. A nie, bo ona marchewki chciała kupić. Co, pani zupę będzie robiła? Zupę mleczną z marchewkami? Good job! It seems that the customer is starting to purchase good. Dobra, skasujmy ją, bo my English is very bad. Dobra, za marchewkę i za mleko to będzie razem 50 dolarów. Drogo, bo drogo, ale ja jestem jedynym sklepem w okolicy. No dobra, 34 też może być. Dziękujemy, do widzenia, zapraszamy ponownie. Pamięta pani, Biedronka, Lidl to się chowa przy moim sklepie. Mój sklep jest najlepszy. Dobra, Panda Pedro, zakończmy już ten samouczek, ja sobie poradzę. Co, kolejni klienci? Oj, tym razem dwójka klientów. Dobra, dawajcie koszyki dołożymy. Ja nie mogę dołożyć koszyków, bo Panda Pedro mi tutaj cały czas zasłania.
nie pozwala mi się rozwijać samemu. Dobra, pani znowu mleko kupuje. No tak, bo państwo mają tylko do wyboru albo mleko, albo marchewki. To niezbyt dużo. Co? Co znowu? Wózków brakuje, no to weźcie zakupy w ręce, no co jest z wami nie tak? A przed chwilą ja chciałam wziąć te wózki, tylko Panda Pedro mi nie pozwolił wziąć. Widzicie, on jest normalnie inwestorem jakimś, utrudnia mi tutaj życie. Ej, królik w ogóle przyszedł, to on na pewno marchewki tylko kupi, nie? Co, pani mleka szuka? No tutaj jest mleko, no tylko ta pani tutaj pani zasłania. No tu, półka z mlekiem jest tutaj, halo pani! W ogóle to są bliźniaczki chyba. Aha, no tak, bo pani tutaj sobie, wiecie, stanęła i blokuje tej, ta chce mleko kupić, ta sobie tutaj zastawiła, rozmawia przez telefon, więc musimy kolejną półkę dokupić, nie? No specjalnie dla tamtej pani, bo ona inaczej nie kupi mleka. Ale i tak nie kupi, bo nie ma, bo trzeba wyłożyć. Co za nienormalni klienci. Ja zwariuję po tej pracy chyba. No, bierz to mleko i chodź do kasy. Panda Pedro, nie zagaduj klientów, ja tu muszę zarobić coś. Ej, ej, ale skąd tu się trzy osoby nagle wzięły? Coś... Co tu się dzieje? Ja nie nadążę was kasować, bo będę potrzebowała jakiegoś kasjera zatrudnić. Szkoda, że nie ma jak w tamtej grze symulator supermarketu, że kasujemy te produkty, bo by było od razu lepiej, nie? Fajnie by było kasować, wydawać resztę. No tutaj to leci wszystko z automatu niestety. Ale nie narzekajmy, bo to jest darmowa wersja gry. Tamta kosztuje 50 coś złotych, więc ta jest za darmo. Tutaj tylko wystarczy założyć konto. No królik, co ty wziąłeś? Marchewki? Good job! All the customers are satisfied. Super, cieszę się, że są zadowoleni tutaj z mojego sklepu. Ja jeszcze nie jestem w pełni zadowolona. Jak będę miała banany, to będę zadowolona. Czy ja będę mogła w końcu zatrudnić jakąś kasjerkę? Daisy się nazywa! O, to nie będę musiała kasować. Chodź tutaj Daisy, będziesz pracowała za 40 dolarów za dzień. Mam nadzieję, że to uczciwa stawka, ale taką zaproponował tutaj Panda Pedro, nie? O, dobra, nareszcie chyba koniec samouczka. Tu jest napisane Enjoy your supermarket. Dobra, możemy tutaj przyjąć 50 aż dolarów gotówki. Za drugi dzień będziemy mogli odebrać stoisko z pomidorami. Tak więc zamykamy to. I gdzie ja mogę kupować tutaj kolejne półki z rzeczami? Chwila, moment. A nie, tutaj pracowników możemy zatrudnić. Tu chyba jest kasjer, a to kto to jest? Velma. Velma nie była w Scooby-Doo? Wygląda podobnie, bo też okulary ma. No trochę nie pasuje mi do oczu, ale wiecie co, zatrudnimy ją. Co? Nie mogę jej zatrudnić? Dlaczego? Manage. Ja muszę wbić drugi level, żeby ją zatrudnić. Oh no, jak tu wbić level? A dobra, dobra, ta kasuje. To może nie wiem co... Ej, chwila, tutaj jakiś Janusz stoi. Janusz biznesu ma dla nas questa. Go to the central store area. Gdzie to jest? Jak tam wejść? Oj, o, wbijam level za pogadanie z nim. Ale super. Czekajcie, bo tu mi się za dużo naklikało. A, tutaj jest teleport. Central store. No dobrze, i tutaj możemy zrobić jakieś zakupki sobie, tak? Uuu, patrzcie, ile tutaj regałów jest. Marchewki, jabłka, dynie. Mięso! Nawet jest. Tu ciperki. Tutaj są bananki, ale zablokowane. Dlaczego są zablokowane? Szósty level wymagany. Oj, to wiecie co, zostawcie tutaj dużo łapeczek w górę, to może zrobimy z tego serię. I odblokujemy bandy banan albo jakieś jeszcze inne stoiska. Zobaczcie, tutaj nawet misie pluszowe są. Myślałam, że to są czerwone banany, a to są kiełbasy, ser, kurczak, puzzle. To są puzzle z czołgiem? No bardzo tematycznie, takie na czasie puzzle, nie powiem. Tutaj stejki mamy, rybki. No dobrze, mamy 270 dolarów, więc to mamy, to mamy. To może snack z jabłkami kupimy? O, coś jeszcze nas stać. O, na dynie może, co? Bo na to? Na mięso nas stać. Dobra, kupmy mięso, dynie później kupimy. I wracamy do naszego tutaj miejsca. A, tutaj jeszcze możemy kasę kupić. Pudełka kartonowe, wózki. Więcej miejsc parkingowych? Dobra, dobra, już wiem wszystko. W takim razie wracajmy do naszego supermarketu. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, jak nazwalibyście mój supermarket, bo na razie jest po prostu werka supermarket. Może jakiś gasoline store? Dobra, półeczki, czyli tak, jabłuszka stawiamy. Tu będą owoce i warzywa. O! Nowego customera mamy, klienta, który wyglądał trochę jak Rick z Ricka i Mortiego. I tutaj mięso będzie. Czy mięso tak koło mleka? Może za mlekiem damy? O, i kucharza będziemy mieli, super! To w takim razie dołóżmy tutaj towaru teraz, o, żeby uzupełnić mięso i jabłka, tak? Ja jabłka kupiłam? Chyba tak. I czy ja już mogę zatrudnić tego pracownika, Velmę? Tak, i co ona będzie robiła w ogóle? Ona jakoś szybko coś będzie chyba robiła, ale ona będzie towar wykładała? Coś takiego? O, kucharz przyszedł, mięso kupić. O, jest Velma, patrzcie, biega! Ej, chodźcie do Janusza, bo Janusz tutaj ma dla nas chyba kolejne zadanie.
A nie, on dał nam nagrodę za wykonanie tamtego zadania, dobra. Musimy teraz wykupić dwa miejsca parkingowe. Dobra, to zaraz to zrobimy, tylko musimy najpierw zarobić pieniądze. Znowu kolejne mleko! Nie za dużo tych półek z mlekiem tutaj będzie. Dobra, Velma, wykładaj towar. Ja idę zobaczyć, czemu tu klientów w ogóle nie ma. O co chodzi? No wózki są rozstawione. Dobra, chyba wiecie co, musimy wykupić zaraz te miejsca parkingowe, bo będziemy mieli bardzo mało klientów. Idę sprawdzić, ile kosztuje jedno miejsce parkingowe, co? 37 dolarów! Ej, to niedużo, to stać mi. Dobra, to kupujemy. I odbierzemy zaraz kolejne zadanie od pana Janusza Biznesu. Pedro, 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 gdzie jest panda Pedro? Dobra, stawiamy tutaj. O, jedno miejsce. Drugie. Oj, bo ja za dużo kupiłam. O, jakie auto czarne tu się zrespiło. Dobra, możemy już odebrać questa. Króliczek wielkanocny idzie zrobić te zakupy na Wielkanoc. Dobra, 500 dolarów to bardzo dużo. Obsłuż 5 klientów. No dobrze, panie Januszu, już idę obsługiwać. Chociaż to za mnie tutaj pracownicy zrobią. A czemu towar tutaj nie wyłożony? Halo, Velma, gdzie jest Velma? Velma, nie ociągaj się, tylko wykładaj towar. Dobra, pomogę ci. Ja jestem szybsza od ciebie. O nie, no królik, szybciej. Ej, królik chyba pomocy potrzebuje. Dobra, pomagamy mu. Nie, on szuka marchewek. No panie, tutaj są marchewki. Nie widzisz? Odwróć się, po prostu odwróć się. To będziesz widział te marchewki. Velma też może rozmawiać z pracownikami. Co ona ma z tymi okularami, nie tak? Kupiła jakieś najtańsze i jej nie pasują. Musi zarobić na nowe okulary. Sherry Cola i wisienki są. A tutaj soczek pomarańczowy. Po ile to jest? 600? Nie stać mnie niestety na to. Dobra, kupmy zwykłą wodę. Woda jest zdrowsza niż jakieś Coca-Cola. Nasz supermarket będzie bardzo zdrowy. Woda, mleko, mięso. I warzywa i owoce. Dobra, damy to nie tak koło mięsa. No halo, dajcie mi postawić wodę! Wbijam trzeci poziom, więc zaraz będziemy mogli kolejnego pracownika jakiegoś zatrudnić. Ciekawe jak się będzie nazywał. O, policja? O, o, ja już coś przeskrobałam, że policja tutaj będzie mi wbijała do mojego supermarketu. Co to za kolejka się tutaj zrobiła? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć osób. Matko jedyna. Dobra, Velma, no dawaj, bo tu już braki są na półkach. Rozkolej ten towar. Dobra, ewidentnie musimy zatrudnić nowego pracownika. Kogo mamy do wyboru? Travisa. Na Travisa niestety nas nie stać. Kenen jakiś, Lilian. Lilian jest, może tutaj kasować i ona szybko pracuje, ale za to ten więcej zarobi nam. Dobra, dajmy szansę może tej tutaj. Tylko idziemy jeszcze kupić jedną kasę, co? Bo ona nie będzie miała gdzie pracować. Ej, Janusz coś tutaj ma dla nas. Od Janusza dostaliśmy kasy, zobaczcie, ale jaja. Nie musiałam nic kupować, jej, jej. The Supermarket Bus przyjedzie zaraz. I co to mi da? O, matko jedyna, ile klientów idzie! Ej, tu wózków nie starczy chyba, co jest? Tam 5 wózków tylko jest. Dobra, czekajcie, wezmę ten jeden wózeczek tutaj. Ej, no zobaczcie, jak oni nie dostaną wózka, to się będą tutaj tak blokować chyba. Co to za wycieczka przyjechała? Nie, no dobrze. Ej, no co tu za brak towaru na półkach? Velma, do pracy, a nie, trzeba wykładać towar. No co ona tam lata po ścianie? Widzicie, już tutaj się zając denerwuje, że marchewek nie ma i mu smutno. Wszystko za was muszę robić. Co tam się dzieje? Czemu ty smutny jesteś? Nie wiesz, gdzie mięso jest? Tutaj jest mięso. O, tutaj na tym szarym regale, panie. Dobra, czekajcie, bo trzeba wózki chyba dołożyć, bo tutaj zobaczcie, jaka kolejka się zebrała. Może dokupię więcej tych wózków? Oni jak w rzędzie się w ogóle ustawili, co jest? O, mogę zadanko przyjąć od pandy Pedro, znaczy odebrać. 2000 dolarów i ja cię kręcę. Tu ktoś przyszedł z kolejnym zadaniem. Pan Wiesiu, sprzedaj 5 tych marchewek. No dobrze, no dobrze. A dokładają chociaż ten towar tutaj? Ale kolejki, ja cię kręcę. Jak w sobotę to tylko do werki, aferki, tydydydy. No nie, no ile tutaj ich się wygenerowało? No co jest z wami nie tak? Po prostu wejdźcie do tego sklepu już z tego koszyka. No dobra, wiecie co, ja pójdę dokupić chyba te koszyki. Ile was tutaj jest? Raz, dwa, trzy, dobra, nieważne, dokupię z 10 koszyków chyba, wiecie? O, patrzcie ile teraz koszyków. Ja tylko mogę 3 ze sobą wozić. Ale wszyscy będą zadowoleni. No co tam, że przy kasie będzie gigantyczna kolejka, trudno. Hajs się musi zgadzać, róbcie zakupy, tak? Wspierajcie mój tutaj lokalny biznes, proszę koszyki dla wszystkich. Dla wszystkich wystarczy, już tyle ich zamówiłam, że powinno starczyć. Zobaczcie, ile ludzi nagle jest w tym sklepie. Trzeba będzie dbać, żeby towar był wyłożony na półki. Bo tak to będą stali przy tych półkach i nie będą wiedzieli, co kupić. Tutaj pani Karynko, już dokładam kukurydzy, proszę, proszę. No co ty robisz? Czemu ty się o ścianę obijasz? Nie ma tutaj toalety.
Kiedy będzie przerwa, to powiem, że możesz iść na przerwę. Na razie nie ma przerwy, bo jest dużo klientów. Zobacz, ile do obsłużenia. Tu dyni brakuje na stędzie. Nie ma pracować, nie ma przerwy. Na przerwę się idzie, jak nie ma ruchu. Dobra, chyba trzeba zatrudnić nowych kasjerów, bo takie kolejki są. Przydałyby się ewidentnie tutaj kasy samoobsługowe, ale chyba ta gra nie przewiduje kas samoobsługowych. No dobra, kochani, w tym miejscu kończymy. Jeżeli chcecie kolejny odcinek z supermarketu darmowego w Roblox, to zostawcie tutaj dużo łapeczek w górę. Ja Wam życzę udanego dnia i widzimy się w kolejnych odcinkach. Pa, pa!